Radny powiatowy Leszek Szymczak, członek Komisji Zdrowia w powiecie, prezentował na swoim blogu efekty prac wyżej wymienionej komisji, z której wynika, że bytowski szpital przejdzie redukcję dotyczącą ilości łóżek znajdujących się w szpitalu. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że aż 40% tych miejsc ulegnie likwidacji. O komentarz poprosiliśmy rzecznik szpitala, panią Ewę Wichłacz. W przypadku bytowskiego szpitala chodzi o to, żeby doprowadzić liczbę łóżek, które obecnie użytkujemy, przede wszystkim do zapisów obowiązującego prawa. W tym momencie będziemy musieli zmniejszyć liczbę łóżek na poszczególnych salach, tak żeby łóżka były dostępne zgodnie z wymogami z trzech stron, w tym z dwóch stron dłuższych. Jakie to prawo? To jest rozporządzenie ministra dotyczące wymogów dla pomieszczeń i sprzętu w podmiotach leczniczych. A jakie oddziały zostaną objęte? Praktycznie wszystkie oddziały, poza oddziałem noworodków i oddziałem anestezjologii intensywnej terapii. Oddział anestezjologii intensywnej terapii jest w tej chwili w pełni dostosowany do wymogów takiego rozporządzenia. I tak mniej więcej, jak to wygląda w oddziałach, ile łóżek zostanie zlikwidowanych? To jest odrębna kwestia dla każdego oddziału. Po prostu w miarę oglądu każdej z sal będą te łóżka tam dostosowane do tych sal. Czyli każdy oddział będzie osobno rozpatrywany? Każdy oddział jest osobno rozpatrywany, praktycznie każda sala jest osobno mierzona, oglądana, tak żeby łóżka były ustawione zgodnie z tym, co wymaga rozporządzenie. Jeżeli będzie likwidacja łóżek, czy również będzie redukcja etatów? Absolutnie nie. Etaty nie są przypisane do łóżek. W tej chwili kontraktowanie przez Narodowy Fundusz odbywa się na zasadzie procedur wykonanych. I nie zależy to od liczby łóżek, tylko zależy to od naszych mocy przerobowych, więc personelu ograniczać sobie nie możemy. Czy są prowadzone rozmowy w sprawie prywatyzacji szpitala? Nie było nigdy takich rozmów i nie są. No, mamy cały plan inwestycyjny na rok przyszły, właściwie na rok obecny, to już jest rok 2015 i do końca 2016 roku. Większość z tych inwestycji jest właśnie wymuszona tym rozporządzeniem, o którym wspominałam, dotyczącym pomieszczeń i sprzętu. Po prostu musimy podjąć pewne działania i duże takie budowlane i nieco mniejsze organizacyjne, to znaczy przesunięcia na przykład, czy zmiany użyteczności pomieszczeń. Zgodnie z rozporządzeniem mamy czas na wszystkie te dostosowania, w tym i dostosowanie liczby łóżek do końca roku 2016. Ponieważ jednak chcemy się ubiegać o akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, która powinna nam sprzyjać podczas zawierania nowych umów kontraktowych z Narodowym Funduszem, no musimy troszeczkę ten termin przyspieszyć, bo po prostu akredytacja wymaga spełnienia wszystkich zapisów prawnych. Wiadomo, że to, co się da, to jest zawarte w programie dostosowawczym i ma swój termin wydłużony. Natomiast niestety łóżka należałoby dostosować do momentu, kiedy będziemy gotowi wezwać tutaj komisję akredytacyjną.